Komisja Kultury miała polski dzień i polski akcent. Mieliśmy okazję wysłuchać na Komisji Kultury, Edukacji i Sportu czterech polskich ministrów, którzy przedstawili priorytety polskiej prezydencji. Gościliśmy ministra sportu, ministra edukacji, ministra kultury i ministra szkolnictwa wyższego. Program polskiej prezydencji wygląda bardzo, bardzo imponująco. Wydaje nam się, że w przestrzeni kultury zajmiemy się w głównej mierze przestrzenią audiowizualną, dzieł osieroconych, promocją europejskiego znaku dziedzictwa kulturowego, generalnie promocją kultury do środka, do Unii Europejskiej. W sporcie będziemy mieli wielkie wyzwanie. Pierwszy raport, nad którym Polska będzie pracowała, raport dotyczący sportu, głównie ograniczenia korupcji w sporcie i promocji w sferze społecznej i w sferze gospodarczej sportu. Także imponująco wygląda cały system edukacji szkolnictwa wyższego, której cele mają realizować strategię Europa 2020. Ale wczorajszy dzień był także szczególny, gdyż miałem okazję osobiście przedstawić mój raport, na którym europejskie kino czeka od ponad 10 lat, o przyszłości kina w erze cyfrowej. Spotkało się to z bardzo dużym aplauzem i uznaniem dziesiątek organizacji, które reprezentują europejskie kino, europejskich dystrybutorów i także europejskich producentów. Przed nami wielkie wyzwanie, które musi się zmierzyć Unia Europejska w sprawie cyfryzacji kin. Jeżeli nie wykonamy tego zadania, wielu małym, średnim kinom grozi upadek, dlatego ten raport ma służyć temu, aby przede wszystkim sfinansować proces przejścia na system cyfrowy, umożliwić każdemu Europejczykowi możliwość korzystania z filmów dzięki technologii cyfrowej, wszystkich równolegle, które powstają w Unii Europejskiej. Czy uda się to spełnić? Zobaczymy. Przed nami w listopadzie głosowanie tego raportu. Zachęcam wszystkich do jego konsultacji. Poprawki można zgłaszać, kierując je na moją stronę internetową do pierwszego tygodnia września. Ogromnie Państwu dziękuję.